Życie jest piękne. Lech wygrywa. Ja mam pączka. Legia w trąbę. Jadę na wakacje. Nie mogło być lepiej. Ale no, jakby nie zobaczycie mnie przez jakiś czas, bo mnie nie będzie. Stamtąd nie będę nagrywał. Muszę sobie tylko VPN-kę ogarnąć, żeby niebieskie pionki móc oglądać też tam, gdzie będę, a będę w Turcji. Ale generalnie wniosek jest taki, że jakby wyobraźcie sobie, gdzie my kibice byliśmy w sierpniu. W czarnej dupie. Look at us. Hey, look at us. Look at us. Huh? Who would have thought? Not me. Było źle, byliśmy smutni. I byli tacy, co chcieli Van der Broma wyjebać ten. No i nie byłem to ja. Jakby szukajcie dowodów na mnie. Znajdźcie mojego tweeta z tamtego okresu. Nie znajdziecie. Mam Twittera od września, więc jak już było dobrze, założyłem Twittera. Znaczy pierwszy film obrażałem Tomasza Rząsę trochę, ale... Ale no, jakby jest super. Pamiętajcie, że życie to jest sinusoida i jesteś albo na górze, albo jesteś na dole i teraz wszyscy jesteśmy na górze. Nie musimy czerpać z tego, że Lech zaczął wygrywać i gra dobrze i się możemy cieszyć. Bo od meczu ze Śląskiem w Ekstraklasie nie przegrali, jest zajebiście. Z Villarrealem mogli przegrać, z Villarrealem to jest kalkulowane. Legia też przegrała mecz, jest zajebiście. Każdy kibic Lecha się cieszy, jest super. I kiedy tak wszystko jest super i się cieszysz i fajnie piłeczka chodzi od prawej do lewej, wtedy przychodzą sędziowie. I psują wszystkim, kurwa, widowisko. Jest tak fajnie, już coś tak dobrze bawią. I Górnik gra fajnie, i Lech gra fajnie, i piłeczko od bramki do bramki. Nie, jebs. Ale ja osobiście strasznie nie lubię dyskusji o błędach sędziowskich. Nie dlatego, że błędy są. To są błędy ludzkie, to się zdarza. Ja rozumiem, dyskusja pomiędzy VAR, nie VAR, że ma być dynamika gry. I przychodzi Podolski, mówi, że to zabija futbol i to jest bez sensu, a potem Podolski się kładzie w polu... Dobra, ja nie będę rozliczał decyzji sędziowskich. To, co mnie najbardziej wkurwia generalnie w dyskusji na temat błędów sędziowskich, jest to, że każdy ma swoją opinię na ten temat, a przeciętny widz nie jest w stanie ocenić tej sytuacji, ponieważ przepisy piłce nożnej są tak absurdalnie skomplikowane i pozostaje tak dużo rzeczy do interpretacji dla przeciętnego widza i dla sędziego też. Sędzia też interpretuje sytuację, jakby jest, tak zawsze się mówi, że 5 na 10 sędziów widznie w tę stronę, a 5 na 10 w tamtą. To jest kompletnie pozbawione sensu, to nie jest klarowne i dlatego ja wchodzę na Twittera i czytam, że ten by zrobił tak, ten by zrobił tak, ten by zrobił tak, ten coś uzasadnia, ten jest sędzią z B-klasy, ten mówi to, ten jest sędzią z Ligi Mistrzów, mówi to. Chuj z tym. Wszyscy się mylimy. Nikt nie ma racji. Sędzia, który gwizdnie, też nie ma racji. To jest kompletnie bez sensu dyskusja. I strasznie mnie ona irytuje. I irytuje mnie to, że przepisy piłki nożnej po pierwsze są tak skomplikowane, że nikt z nas ich nie rozumie, bo też się zmieniają co dosłownie pół roku. A z drugiej strony irytuje mnie to, że te organy nie chcą tych przepisów wyjaśniać. Sędziowie nie chcą tłumaczyć, dlaczego podjęli taką decyzję, a nie inną. I wtedy można by było troszeczkę społeczeństwo podedukować i ta dyskusja zrobiłaby się bardziej merytoryczna. A nie jest. Jest jak jest, dlatego ja nie rozmawiam. Ja nie rozmawiam, ja zjadłem pączka. Widzicie? I jest zajebiście. Se zajebałem. Ale Iszak jest piękny. Pamiętajcie, jak się zdenerwujecie, pomyślcie sobie, że jest coś taki jak Mikael Iszak i życie jest znowu piękne. I Baluła wrócił na boisko i fajnie zagrał. I zagrał nieźle. W sensie, ja byłem pozbawiony entuzjazmu, jeżeli chodzi o Adriela Baluę, dlatego, bo jarali się nim wszyscy dookoła. Ja pamiętałem te poprzednie dwie rundy w jego wykonaniu i były spoko. Jakby okradli go z asyst i bramek, tak, ale no mogło być lepiej. Ja byłem pozbawiony entuzjazmu, ale jeżeli mam patrzeć, że jest Sitejszwili i Welde w obecnej formie, który nie jest tym Welde z pucharów i do tego jest Adriel Baluła, to ja mówię, dajcie mi tego Baluę, on jest super. On ma zmysł do gry kombinacyjnej, on jest super. Adriel Baluła to jest Leo Messi na warunki polskiej ekstraklasy. Nie cytujcie mnie, chodzi mi o profil zawodnika, nie o umiejętności. Tylko, że ja widzę podobieństwa w jego grze. Ta lewa noga, ten zmysł do gry kombinacyjnej, ta zwinność.
Ale ten Messi z Barcelony, niech strzeli parę bramek i asy, niech on się rozegra. Adriel Balua jest super. Po wczorajszym meczu, tak, oceniam zawodnika po 90 minutach, po 3 miesiącach nieobecności, tak. Niech gra, niech nie gra z tej chwili i niech nie gra w Elde. I ja będę szczęśliwy. Ale z drugiej strony, jeszcze każdy medal ma 5 stron. Ludzie na Twitterze, jesteście populistami? Jakby napiszcie, że Welde zły, Marfiński zły i wszyscy się śmieją. Zdarzają się słabe mecze, ale jest dużo innych słabych zawodników. Ale wiem, że na nich jest największa jazda. Zawsze jest na takich zawodników jazda. Zawsze w każdym zespole znajdzie się kozioł ofiarny, jak Maguire, jak Grealish, no i inne. Jakby to są takie znane przykłady, więc tak. Uspokójcie się. Jest w porządku. Wszyscy bądźmy szczęśliwi. To jest najważniejsze. Lech wygrywa. Legia nie wygrywa. Ja jadę na urlop. I życie jest piękne. Zostawcie mi słupka. Ja będę bardzo szczęśliwy, bo jest ich całe. 17 na 20 subskrypcji zrobię special. Zrobię salto w tył. I nie złamię sobie karku i będzie super. Zapraszam na mojego Twittera, tak jak zawsze. Pozdrawiam moich widzów, dziękuję za łapki w górę, za wyświetlenia, jest fajnie, jest super, uśmiechy, aleluja i do przodu.